17. Jesteśmy zachwyceni. Warto było tutaj dzisiaj przyjść? Oczywiście. Tłumy o tym mówią. Podoba ci się tutaj, młody człowieku? Podoba ci się tutaj? Samoloty? Ktoś może jeszcze nie powiedzieć, ale jestem przekonana, że bardzo mi się podoba. O, już jest. W zeszłym roku byliśmy, synowi się bardzo podobało, więc myślę, że w tym roku również. A jak pan odnosi się do tego narzekania, że utrudnienia w ruchu, że megalomania, że wielka defilada? Myślę, że jak zawsze są i pozytywne i negatywne. No trudno, mieszkamy w dużej aglomeracji, musimy się przyzwyczaić do tego. Na co dzień jeździmy, są korki, więc dzisiaj wyjątkowo możemy odstawić samochód, przespacerować się, także myślę, że te narzekania są całkiem niepotrzebne. Wszyscy tu powinniśmy być, tak jak ludzie stoją, dzieciaki z flagami, trzeba to zawsze podkreślić. Szacunek dla barw i dla... Pan jest dumny z polskiej armii, z Polski, z tych wartości? Jasne, byliśmy żołnierzami. Tak. Ostatnie pytanie, a jak się Państwo odnoszą do tego narzekania, że zamykane są ulice? Co roku jest defilada, a w tym roku tylko są takie komentarze, że po co nam to, po co nam zamykać ulice, to jest megalomania. Ale to jest taka kolej rzeczy, to jest normalne, tak trzeba robić, żebyśmy my to wszystko zobaczyli. Mi się wydaje, że na tych kilkanaście godzin się nikomu nic nie stanie, zwłaszcza, że dzień wolny jest, no to chyba bez przesady. Oprócz tego, że tutaj przyszliśmy uczcić święto Wojska Polskiego i oddać tym wszystkim żołnierzom należny hołd, tak, jeśli mógł tak powiedzieć, to na pewno też chcieliśmy im pokazać rzeczy, których na pewno nie mogą zobaczyć na co dzień i prędko też nie zobaczą. Miejmy nadzieję, że oprócz takich tego typu defilat nie będą mieli okazji. Dzisiaj rekonstruujemy FKO, czyli Federację Kawalerii Ochotniczej. Mamy swoich żołnierzy, którzy dzisiaj występują, defilują na stulecie. No, jest nas sporo z całej Polski, a ja jako luzak w tym momencie mam możliwość oglądania. Piękne widowisko, bardzo dużo mogliśmy zobaczyć naszego uzbrojenia. Wszyscy dzisiaj świątecznie, uroczyście, rewelacja. To jest wielki spektakl, a jakaś lekcja z tego płynie? Jak najbardziej, przede wszystkim dla takich małych tutaj od początku staramy się go wychowywać w duchu patriotyzmu, widać flaga i tak dalej, więc jak najbardziej lekcja, taka prawdziwa, żywa lekcja historii, nie taka ze szkoły, tylko prawdziwa lekcja, którą można dotknąć, zobaczyć. Podobało ci się, młody człowieku? Było fajnie? Powiedz tak. Tak.